Zanim zaczniemy, chciałbym zająć jeszcze chwilę Twojego czasu. Pragnę, aby podcast się rozwijał, a ja mógł publikować dla Was wartościowe treści w dobrej jakości. Więc jeśli chcesz wesprzeć ten projekt, zapraszam Cię do postawienia mi wirtualnej kawy. buycoffee.to/artur.chrostowski. Link w opisie odcinka. Niech bogowie Ci darzą. Sława. Rok 1126. Udał się on na czele floty złożonej z 6 okrętów na wyprawę łupieszczą. Planem był podbój Danii. Nie był tam po raz pierwszy. Grabił, zabijał i okradał skandynawskie miasta i porty już wielokrotnie. Podróż przez Bałtyk nie była łatwym wyzwaniem. Jednak on miał duże doświadczenie i doskonale je wykorzystywał. Jednak tym razem nie wszystko poszło tak, jak powinno. Duńczycy zorientowali się, że flotylla nadpływa. Przygotowali się szybko i zastawili genialną pułapkę. Napad nie udał się. Wymordowali wszystkich, a dowódcę pojmali. Po 2 długich latach, w duńskich lochach, jak głosi legenda, ujrzał on postać germańskiego biskupa Ottona z Bambergu. Rzekł mu ten, że jeśli najazdy swe porzuci i wiarę chrześcijańską przyjmie, pomoże on mu uwolnić się z duńskiego loku. Ten, zbudziwszy się rano, cały zlany potem, dostrzegł, że więzy krępujące jego nadgarstki i nogi poluzowały się. Nie zastanawiając się długo, zdjął sznury i wydostał się na świeże powietrze. Jednak, by do domu wrócić, daleka jeszcze droga. Spostrzegł na brzegu łódź rybacką. Nie myśląc długo, zepchnął ją do wody, by Bałtyk na powrót pokonać. Gdyż lepiej w otchłani wody utonąć, niż dać zabić się Duńczykom. Wiatr sprzyjał i udało mu się powrócić do rodzinnego miasta, gdzie niewielką łódkę, którą Bałtyk pokonał, kazał zawiesić nad bramami miasta. Tam, wedle obietnicy, nawrócił się na chrześcijaństwo. I tak zakończyła się jego przygoda z grabieżami. Słysząc coś tak niesamowitego, zapewne pomyślałeś, że musiał to być któryś z niesamowitych Wikingów. Może ktoś z Rusi? Albo jeden z walecznych Germanów. A był to Jan Wyszak, żeglarz, kupiec i wójt szczecińskiego Podgrodzia. Jeden z najsłynniejszych słowiańskich chąśników. Cześć, ja nazywam się Artur i chciałbym Ci przekazać choć ułamek wiedzy, o której nie posłuchasz w szkole. Ale zacznijmy od początku. Skąd sama nazwa chąśnicy? W porównaniu do Wikingów, gdzie badacze sprzeczają się, skąd ów nazwa może pochodzić, co do naszych słowiańskich przodków, są raczej zgodni. Uważa się, że określenie słowiańskich wojów, to jest chąśnicy, pochodzi od połączenia ze sobą dwóch słów. Staropolskie chąźba, znaczące napaść bądź rozbój, i hasa, znaczące grupa. Przekształciło się w chąśników, czyli tych, co napadają. Prawdziwa potęga słowiańskich wojów przypada na okres od początku X wieku aż do końca XII. Skąd taka zamiana ról? Jak wszyscy wiemy, przez większość czasu na wodach Bałtyku panowali przecież słynni Normanowie. W czasach, gdy nasi zabałtyccy sąsiedzi
byli nawracani głosem księży i mieczami ich wojowników do wiary chrześcijańskiej, na naszych ziemiach pogaństwu miało się świetnie. Pomimo przyjęcia chrztu przez Mieszka I, nie tak łatwo wiarę w całym świeżo co powstałym kraju zmienić. Dlatego też okres, gdy Normanowie kończyli swoje podboje, był czasem, gdy to Słowianie wypłynęli na pierwsze miejsce w tej dziedzinie, a byli w tym na tyle skuteczni, że nasi germańscy sąsiedzi w świątyniach swych modlili się słowami: od gniewu Słowian, racz nas zachować, Panie. Do największych baz wypadowych naszych przodków należał Kołobrzeg, Szczecin czy Wolin. To właśnie stamtąd najczęściej wyruszano na choćby. Z tamtych terenów pochodził też Jan Wyszak, wspomniany wcześniej, czy Racibor I. Skuteczność ataków Słowian wywodziła się z techniki najazdów, jaką stosowali. Nigdy nie atakowali terenów nieznanych. Gdy za cel obrali sobie jakąś osadę, wysyłano tam niewielki zwiad, który rozpoznać miał, czy na to miejsce napadać warto, czy zgromadzone tam bogactwa są dobrze strzeżone i czy w ogóle są warte ryzyka. Jeśli zwiad taki z dobrymi nowinami wracał, czekano do nocy, by atak był jak największym zaskoczeniem. W zwyczaju mieli też na podbitych terenach osady słowiańskie zakładać. Zostawiali w miejscu takim osadników, którzy przy następnych napadach wspierali swych braci z lądu, gdy ci atakowali od strony wody. Przodkowie nasi nie tylko świetnymi żeglarzami byli, ale i bronią władać doskonale umieli. Jeśli zaś wspomniałem o broni, warto nadmienić, czym posługiwali się poganie. Za ochronę ciała najczęściej używali skórzanych pancerzy nabijanych ćwiekami. Rzadko kiedy były to kolczugi. Zaś jeśli o broń chodzi, używali włóczni, łuków czy toporów. Według niektórych źródeł to właśnie od Słowian słynni Wikingowie zapożyczyli tę technikę walki. Jednak, aby do samej potyczki mogło dojść, trzeba było pokonać Bałtyk. Podstawową łodzią Słowian były langskipy, zwane Vindasneka. Nie należały do największych. Znacznie potężniejszymi łodziami dysponowali chociażby główni rywale chąśników, Wikingowie. Nasze łodzie jednak były niezwykle zwrotne i szybkie. Niewielkie zanurzenie pozwalało wpływać nam tam, gdzie inni nie mogli. Płytkie rzeki nie były żadną przeszkodą dla Słowian. W odróżnieniu od łodzi Normanów, które miały liczne zdobienia, Słowianie preferowali czaszki zwierząt – wilków, niedźwiedzi czy turów. Na pokład takiej łodzi mieściło się około 40 osób, a przyznać trzeba, że słowiańscy wojowie byli niezwykle krzepkimi mężczyznami. Lubowali się w walce. Zdarzało się, że najmowano ich jako najemników, czy sami po jednej ze stron konfliktu się opowiadali. Starli się w bitwie morskiej pod Svolder w 1000 roku, gdzie starły się siły duńskiego władcy Svena Widłobrodego, walcząc z siłami króla Norwegii Olafa Trygvanssona. Wiemy już pokrótce, że przodkowie nasi Skandynawię łupili. Wiemy też, że często ramię w ramię z nimi walczyliśmy. Ale czy Wikingowie łupili nasze słowiańskie osady?
Może nie były dla nich atrakcyjne? Może były zbyt biedne? Nic bardziej mylnego. Sława słowiańskich portów sięgała bardzo daleko. Tysiące mil z dala od naszych ziem. Jeden z największych portów, Arkana, szczyciła się niebagatelnym bogactwem. Docierali tu kupcy żydowscy czy arabscy. Porty pełne były najznamienitszych towarów. A jednak Wikingowie niechętnie tu zaglądali. Według niektórych badaczy kultury Słowian, duńscy Wikingowie niekiedy na samą myśl spotkania chąśników zawracali swe łodzie, by nie dopuścić do starcia z nimi. Taki lęk u przeciwników budzili nasi przodkowie. Myślę, że teraz warto opowiedzieć wam o największych dokonaniach chąśników. Bitwa o Konunghalle. Cytując, była niedziela roku pańskiego 1136, gdy na horyzoncie, na rzece Göta Alf, która uchodzi do morskiej cieśniny Kattegat, pojawił się zarys statków przyozdobionych zwierzęcymi czaszkami. Mieszkańcy skandynawskiego miasta portowego Konunghalle wiedzieli, że zbliża się najgorsze. Chąśnicy. Słowiańscy piraci po raz kolejny przybyli tu, by łupić i mordować bez litości. Według sagi spisanej przez Snorriego Sturlusona, chąśnicy przybyli w sile 600 okrętów, a na każdym zasiadało około 40 wojów, a dodatkowo na każdym posiadali po 2 konie, łącznie około 30 tysięcy wojowników. Słowianie, spragnieni krwi, walki i bogactwa, a na czele ich przybywał Racibor, książę pomorski z dynastii Gryfitów, lennik Bolesława Krzywoustego. Według formalności przyjął chrześcijaństwo po najeździe i podporządkowaniu sobie Pomorza przez Bolesława Krzywoustego. Zmusił ten niejako do przyjęcia nowej wiary swych lenników. Jeden Racibor wie, w co w sercu wierzy. My możemy się jednak domyślać po jego zamiłowaniu do grabieży czy walki, jak i po tym, że niełatwo starych bogów się wyzbyć z serca. Wracając jednak do tematu walki, Konunghalle, jedno z największych miast portowych Skandynawii, nie miało szans. Chąśnicy już od początku mieli ogromną przewagę. Na początku opór ich najazdowi starali się postawić kupcy w porcie. Jednak siła najeźdźców była taka, że rozprawili się z nimi momentalnie. Mordowali, jakby byli w transie. Z portu wyruszyli szturmować miasto. Po chwili gród płonął. Wymordowali wszystkich, którzy nie nadawali się do pojmania w niewolę. Kobiety, dzieci czy starców. A następnie zabrali się za plądrowanie bogactw. Jak już wcześniej wspominałem, oficjalnie Racibor i jego ludzie byli chrześcijanami. Jednak to, co zrobili później, dobitnie pokazuje, których bogów w sercu mieli. Wpadli do kościoła wielką zgrają i skradli wszystkie jego bogactwa. A zaznaczyć trzeba, że kościoły w tamtych czasach były pełne złota i kamieni szlachetnych. Po tej wizycie Słowian potężny port już nigdy nie wrócił do swej poprzedniej chwały. Zdobycie Roskilde. Rok 1135. Władca Danii, król Eryk II, postanowił zebrać wielką flotę i z zaskoczenia zaatakować Słowian pomorskich. Miał 2 cele: rozszerzyć swoją strefę wpływów, jak i zatrzymać, a być może nawet wyprzeć
wpływy Bolesława Krzywoustego z terenów Skandynawii. Zebrał więc swoją flotę i wyruszył w stronę Rugi. Do celu jednak nie dotarł. Został zaskoczony przez połączoną flotę Słowian pomorskich i rańskich. Statki duńskie, nie wiedząc, co mają robić, zaczęły umykać przed wielką armią Słowian. Umknął nawet flagowy, największy ze wszystkich, okręt Eryka II. Słowianie, podekscytowani zwycięstwem bez walki, wykonali kolejny rozkaz dowódcy Racibora. Okręty bezzwłocznie wyruszyły na północ. Za cel obrali sobie Roskildę. Duńska stolica była bez szans. Zaskoczenie było tak duże, że bezproblemowo podbili królewski gród, a resztę miasta zrównali z ziemią. Nasi słowiańscy przodkowie łupili też dwukrotnie słynną miejscowość Hedeby w Szwecji. Po drugim napadzie Pogan miasto już nigdy się nie podniosło. Wspominał o tych wydarzeniach kronikarz Adam Bremeński. Natomiast w roku 842 huńśnicy zarówno z lądu od strony Łaby, jak i na łodziach od strony brzegu napadli na germańskie miasto Hamburg. Akcja została przeprowadzona tak szybko i z tak dużym zaskoczeniem, że nie zdążyli oni nawet zorganizować obrony. Miejscowy arcybiskup Ansgar zdołał wywieźć tylko najważniejsze relikwie. Nie miał nawet czasu spakować własnych ubrań. Ograbili wszystko, mordowali jak wściekli. Ten sam arcybiskup po pewnym czasie powrócił do Hamburga. Jednak spokój nie trwał zbyt długo. Gdy miasto wróciło do względnego spokoju, koszmar powrócił. Huńśnicy wrócili do Hamburga po zaledwie 3 latach. Miasto znów płonęło. Ze strachu przed naszymi wojami Ansgar przeniósł swą siedzibę do Bremy, miejscowości mniej narażonej na ataki Słowian. Przez następne 300 lat Słowianie gościli w Hamburgu jeszcze kilka razy. Za każdym razem, gdy przybywali z odwiedzinami, gród pozostawiali w zgliszczach. Na koniec dodam wam jeszcze kilka dat, które są mniej szczegółowo opisane, ale istotne. Rok 1108. Huńśnicy pomorscy oblegają i zajmują ujście. Rok 1109. Huńśnicy nieudanie napadają na Mazowsze. Rok 1127. Pomorzanie przyjmują oficjalnie chrzest. Rok 1137. Huńśnicy pod dowództwem Racibora plądrują wybrzeża Danii. Rok 1178. Liczne wyprawy huńśników na miasta w Mecklenburgii. Rok 1185. Rok 1185. Hołd lenny księcia Bogusława I. I tu zostańmy na dłuższą chwilę. Pod koniec roku 1184 Duńczycy, zmęczeni już ciągłymi napadami Słowian, zawarli sojusz z władcą Sasów, a konkretnie Waldemar I i Henryk Lew. Kolejna wyprawa huńśników zakończyła się sromotną porażką Słowian pod Zingst. Po tych wydarzeniach sojusz okazał się zbyt silny i zakończył erę panowania słowiańskich piratów na wodach Bałtyku. Mam nadzieję, że w tym krótkim podcaście wystarczająco przedstawiłem ci potęgę pogańskich Słowian, którzy, gdyby nie wrodzona chęć do walki, również między sobą, mogliby na znacznie dłużej opanować wody Bałtyku. Gdyby
tylko zjednoczyli się, mogliby stworzyć własne, niezwykle silne i bogate państwo. Podobnie jak dzięki chrześcijańskim opanowaniu Skandynawii ich przygoda się rozpoczęła, tak przez chrześcijan również się zakończyła. A ty, kiedy następnym razem przysiądziesz przy ognisku, zamknij oczy, poczuj zapach morskiej wody, poczuj wiatr we włosach, usłysz żagiel trzepotany na wietrze i wyobraź sobie, jak pięknie byłoby dołączyć do swych braci w wyprawie na Danię, udowadniając wszystkim na świecie, że chłośnicy to najpotężniejsi wojowie na całym świecie. Sława!